powstało w refektarzu, w jadalni klasztoru Santa Maria della Grazia w Mediolanie. Do ostatniej chwili gospodarze Muzeum Ziemi Lubuskiej trzymali widzów w napięciu i nie chcieli uchylić rąbka tajemnicy, a raczej rąbka czarnego płótna, które kryło lubuską interpretację Ostatniej Wieczerzy. Przedstawienia w sztuce Ostatniej Wieczerzy mają stosunkowo małą ilość, jak na takie zdarzenie, a interpretacja historyczna osób, wymowy tych osób jest niezwykle ciekawa. W świadomości do tego stopnia wyrył się wizerunek paschalnej wieczerzy pędla Leonarda da Vinci, że artyści rzadko decydowali się z nią konkurować. Jest to łamanie jakiegoś kanonu, w którym my przez wiele wieków jak gdyby się obracamy. To, co narzucił Leonardo da Vinci, to jest zupełnie co innego niż tutaj widzimy. Tym razem interpretacji wieczerzy Jezusa z apostołami podjął się lubuski artysta Bogumił Hoder, który zarzeka się, że z Leonardo bynajmniej nie ma zamiaru konkurować. Nie chciałem zafałszować żadnej prawdy, chociaż bardzo to było trudne, dlatego że przedstawiając obraz realistyczny w takim świetle, w jakim go przedstawiłem, chcąc, nie chcąc, niestety jest się narażonym na to, że namaluje jakiś detal, którego nie powinno tam być. Hoder do namalowania obrazu został namówiony przez Krzysztofa Romankiewicza, który studiom historii chrześcijaństwa poświęcił całe życie. Efektem jest ten album, to dzięki tym teoretycznym wskazówkom powstał obraz. Najtrudniejsze było w ogóle nauczenie się tego, jak wyglądała właśnie ta wieczerza paschalna i jak wyglądali wszyscy uczestnicy. I jak wyglądały wszystkie rytuały. Romankiewiczowi zależało nie tylko na technicznym aspekcie pracy twórczej Hodera, co na metafizyce. To, co trzeba namalować i pokazać, to musi mieć duszę. To musi być coś jeszcze spoza tego świata realnego. Specjalny, zamknięty pokaz wzbogaciła wieczerza, na której znalazły się potrawy spożywane przez Jezusa i jego uczniów. Zielonogórzanie, sam obraz będą mieli okazję zobaczyć w świąteczny poniedziałek, kiedy muzeum specjalnie otworzy drzwi.